To jest karmnik, z którego korzystałam, jak dokarmiałam jeże. Tylko i wyłącznie w określonych przypadkach dokarmiamy te jeże. Czyli jest tak, jeże zazwyczaj mają dwa wylęgi w roku. Pierwszy wylęg to jest w czerwcu. To są ssaki, więc ciąża, poród i potem karmienie tych małych mlekiem. A jak pogoda jest niesprzyjająca, to czasami mają późno drugi wylęg. I zdarza się tak, że w połowie września oczom Twoim ukazują się cztery śliczne maleństwa, bo one w dzień wychodzą na słoneczko, chyba chcą trochę witaminy D, zaczynają łazikować, które w zasadzie nie mają szans przezimować, ponieważ jeż musi osiągnąć określoną wagę, żeby przezimować. Podaje się, że to jest około od 700 do 750 gramów. Jeśli dokarmiamy, to lubią mieć dwa wejścia. To jest tak, wejście zrobione pod kątem prostym, żeby koty nie wchodziły, ale niektóre koty i tak sobie dają radę i wyżerają. A jedzą to samo, bo jedzą groszki kocie, więc... Ważniejsze od dokarmiania jest dostęp do wody. Taki na ich poziomie, czyli na poziomie gruntu, bo matki są ssakami, w związku z czym jak karmią mlekiem, to potrzebują tej wody więcej. I zdarza się, że nawet w ciągu dnia ta samica wychodzi i pije wodę, bo już kiedyś tego nie wiedziałam i po prostu na plandece po węglu, jak napadał deszcz, została kałuża. I w ciągu dnia ją spotkałam, jak tą wodę piła, no i od tamtego czasu. Wiem, że to jest, to jest logiczne spowodowane, bo niektóre źródła podają, że jak spotkasz jeża w dzień, to znaczy, że on jest chory. Nie w każdym przypadku. On sobie tutaj zrobił takie swoje jakieś lokum. Tak jak mówię, zostawiłam te płytki, żeby mu się nie lało na głowę. No jest to mokre, ale to dlatego, że jest po prostu mokre, ale ja myślę, że one w procesie ewolucji od 63 milionów lat dają sobie rady, także głównie zimą jest ważne, żeby mu się nie lało na głowę do tego legowiska, no bo wiadomo, że ta woda zamarznie. Czego jeszcze jeże potrzebują? Potrzebują delikatnych traw samice. Jak mają młode, to z tych delikatnych traw budują gniazdo. Nasadzenia śródpolne, od których nie wiem z jakich przyczyn się odeszło, jest to ostoja dla zwierząt, dla ptaków i która ma za zadanie wyhamowywać wiatr, który ostatnimi czasy bywa coraz bardziej niszczycielski, więc podobno wraca się do tych nasadzeń śródpolnych. Wystarczy zasadzić tylko kilka drzew, no tu jest problem, że w początkowym okresie trzeba je chronić przed sarnami, bo sarny bardzo dużo dokonują zniszczeń, ale potem jak są większe, to na przykład krzewów już nie musimy sadzić, bo ptaki sobie same zasieją, bo przyniosą nasiona dzikiego bzu, czarnego bzu, głogu, tarniny, także i to jest niewielki taki jakiś mały kompleks, to jest kilka drzew, kilka krzewów i to ja myślę, że jeże tam bytowały kiedyś, no a z braku terytorium, to teraz się sprowadziły do nas, do ogrodów, bo one nie żyją w lesie.